MMA.pl, Michał Rogoziński, a z nami zakopiański Sabała, czyli Łukasz Witos w tej słonecznej, ładnej pogodzie w Zakopcu. Witam wszystkich. Pogoda jak zawsze u nas, pięknie. Ładnie jest. No to słuchaj Łukasz, nie mieliśmy okazji pogadać w Krakowie po Spartan Fight 8. Mykola Chryńczuk, no końcówka walki, no i ten knockout. Powiedz, jak się teraz czujesz i jak to wszystko wyglądało po walce? No w sumie badania wszystkie mam pozytywnie zakreślone tutaj przez lekarza, także wydaje mi się, że nic złego się nie stało i nie odczuwam tutaj jakichś dolegliwości związanych z tą walką. Mimo że z tego co mówią, bo ja nie pamiętam oczywiście, to chwilę leżałem tam po prostu. No ale nic złego, badania wszystkie zrobiłem jeszcze dodatkowe takie, sam sobie po prostu chciałem sprawdzić pewne rzeczy, także nic nie wychodzi i już na treningu byłem dwa razy, także chyba dobrze. No to dobrze to słyszeć. Walka początkowo miała być o pas z Tomaszem Jakubcem, który niestety doznał kontuzji żeber i ostatecznie zawalczyłeś z Ukraińcem. Możesz, bo na pewno oglądałeś tą walkę teraz, to chciałbym się spytać Ciebie o opinię i jak ocenisz ten pojedynek teraz z perspektywy trochę czasu? No moim zdaniem Mykola zawalczył dokładnie tak, jak ja bym zawalczył z Tomkiem Jakubcem. Można powiedzieć, że taka była taktyka, teraz już to mogę powiedzieć, na Tomka. No i tutaj niestety przygotowania szły w tą stronę, nie w inną i zmiana przeciwnika trochę tutaj nam to skomplikowała. No ale mimo wszystko chciałem walczyć i tutaj gratulacje dla przeciwnika, bo fajnie zawalczył. Wygrał i tyle. No, jedynie co, no to mogę być zły na siebie, że pod koniec odsłoniłem się i zamiast obronić kilka tych uderzeń z góry, to sam próbowałem mu oddawać. No i w sumie skończyło się, jak się skończyło. No, ty masz taką chyba tendencję do, i tak szanując jako zawodnika, bierzesz te walki. Czy w Kazachstanie pod koniec kwietnia walka też z Mohamedem Fakartine, tam też w ostatniej chwili zdecydowałeś się wyjechać. Chłopak, który chyba 9 walk wygrał przez TKO i przez nokauty. To jest chyba też spowodowane tym, że chcesz walczyć, chcesz się pokazać, chcesz też no zarobić, nie dobierasz sobie tych zawodników. Tak, no może nie tyle zarobić, ale taki zawód. No to ciężko w tym sporcie tak zarobić. Ciężko zarobić, ale no taki zawód i ogólnie, nie wiem, no to jakby jakiś piłkarz czy jakiś team, jakaś drużyna nie jechała na jakiś mecz, bo po prostu by sobie wybierała tego przeciwnika. No tak nie ma, tak? U nas moim zdaniem też tak nie powinno być i jeżeli ktoś jest przygotowany i chce walczyć, no to tak naprawdę nie powinno mieć znaczenia, z kim walczy. Wiadomo, że tam później na wyższym szczeblu to już przygotowania pod określonego zawodnika są bardzo ważne, ale tak jak dla mnie, to moim zdaniem ja nie miałem tego szczęścia, żeby zawalczyć na amatorskich zawodach 200 razy, a tak powinno być, bo walczyłem tylko może 30 walk, miałem takich amatorskich, większość na szczęście wygranych, no ale mimo wszystko wiek już nie pozwalał na te amatorskie walki, dlatego postanowiłem zawalczyć już zawodowo i w sumie na początku szło bardzo fajnie, ale później brałem te walki i nawet jak zawodnik mi się zmieniał tydzień, dwa tygodnie przed walką, to też nigdy nie wycofywałem się, bo czułem się dobrze i chciałem walczyć, także to nie jest pierwszy raz i pewnie nie ostatni raz, jak mi się zmienił przeciwnik, bo naprawdę było co najmniej 4 albo 5 razy w mojej karierze, także zmieniał się, także na te 14 walk to większość, może nie większość, ale prawie połowa to było tak, że się ktoś zmienił albo nagle była jakaś kontuzja albo no, cokolwiek, ale brałem te walki i tyle. No. To powiedz mi, bo na klacie jest na sercu Spartacus MMA Zakopane, no powiedzmy trochę o tym klubie, nie to żeby nawet promować, chociaż ja jestem lokalnym patriotą, ale powiedzmy o tym klubie, bo to jest specyficzne podejście w takim miejscu, chyba bardzo, bardzo rodzinne, nie?
Dokładnie. No, wiem, że mógłbym się przygotować nieraz lepiej gdzieś jadąc, tak, czy lecąc. Tak, lecą po kogoś toprowcy. Wiem, że mógłbym się przygotować lepiej na przykład w Warszawie i mam tam znajomych i nieraz też jeździłem, ale to na takie krótsze wyjazdy. Albo na przykład, nie wiem, na Śląsk czy gdziekolwiek do lepszego teoretycznie klubu. Ale mimo wszystko zawsze chciałem promować ten nasz klub i tutaj te przygotowania u nas są na tyle dobre, na tyle skuteczne, że do tej pory jakoś sobie radziłem. No, nie uważam, że to jest najlepszy klub w Polsce, ale dla mnie taki jest. No i tylko tyle mogę powiedzieć. No, mamy to szczęście też, że bazę tlenową zawsze mamy na wysokim poziomie. Moim minusem w walkach zazwyczaj jest to, że jak już przegrywam, to w pierwszych rundach, bo później z reguły jest tak, że ten tlen jest na tyle dobry, że ciężko wygrać ze mną w drugiej, trzeciej, czwartej rundzie. Także no, mamy to szczęście, że w górach jesteśmy i też obozy, które do nas przybywają na trening, to jest duży plus i możemy też dużo się nauczyć od nich. Tutaj WCA między innymi, czy też z Chorzowa, ze Spartana Chorzów, także naprawdę mamy to szczęście, że tak naprawdę dużo jeździć nie musimy, a jak się jest jeszcze w górach, no to kto by jechał stąd, tak? Bo mówiliby, góralu czy ci nie żal. Tak. Ale chciałem o tym powiedzieć, że oprócz tej motoryki czy tego tlenu, który można tu fajnie zrobić, to jest taka baza, gdzie przyjeżdża dużo, dużo ekip, dużo klubów z Polski, z którymi co prawda ostatnio jest coraz ciężej, bo są sytuacje, że w tych klubach się coś dzieje, się trochę rozpadają, trochę się zmieniają składy, no tak wygląda życie, ale właśnie mówiłeś, no przed jutro WCA przyjeżdża właściwie dzisiaj w nocy z Robertem Joczem i z chłopakami. I to też jest taka dla Was chyba okazja, żeby skorzystać z tego doświadczenia z innych klubów i żeby się tym wymienić. Bo chciałem się Ciebie pytać, czy Ty wyjeżdżasz, no ale często jest tak, że nie musicie, bo ktoś do Was przyjeżdża. Dokładnie. Tym bardziej jak okres przygotowawczy przypada na przykład latem albo zimą, no to z reguły jest tak, że jak pojadę gdzieś, to tak naprawdę tych zawodników tam już nie ma, bo oni są na przykład u nas. Także tak naprawdę nie trzeba wyjeżdżać i trzeba się cieszyć z tego, co jest. A tak jak mówisz, z Warszawy z Robertem Joczem przyjeżdżają tacy zawodnicy, że naprawdę nic, tylko się uczyć i cieszyć, że mamy taką okazję. No, także coś jeszcze miałem mówić tutaj a propos przygotowania. No tutaj ja bym chciał w ogóle w przyszłości zrobić tak, że po prostu zawodnicy nawet nie będący w klubach mogą przyjechać na taki tutaj u nas obóz czy też przygotowawczy jakiś, na przykład 3-tygodniowy, taki po prostu no, krótki, nawet nie obóz, ale już taki typowo przygotowawczy pod walkę okres, tak? 3-4-tygodniowy i tutaj my będziemy zawsze się starać pomóc takiej osobie, bo nie tylko chodzi o dobrych sparring partnerów, ale też przygotowanie takie to pierwsze, bazowe, tlenowe, czy też biegowe, czy też na przykład fizyczne, bo też tutaj mamy dobre zaplecze, także mam nadzieję, że kiedyś to wyjdzie i tutaj jeszcze większą ilość osób zachęcimy do przyjazdu. No i w tą stronę mam nadzieję, że to będzie szło. Mówimy o okresie tym adaptacyjnym, gdzie siła adaptacyjna, wytrzymałość, to są fajne rzeczy, które można tutaj zrobić. A jeszcze tak sobie pomyślałem, wracając do Twojej walki, mówisz o tym, że jak Ciebie pokonują, to zazwyczaj w pierwszych rundach, a faktycznie było tak, że miałeś taki luz w tej walce w Krakowie. Widziałem, że chodziłeś luźno, nawet specjalnie się łapałeś. Tak. Nie chciałeś się, no po prostu się nie spinać, a nie wiem, tak sobie pomyślałem, bo mówiliśmy o tym, o tej walce w Kazachstanie. Widzisz, tam faktycznie sędzia miałeś pretensję, że przerwał troszkę walkę za wcześnie. A tutaj Tomek Bronder, zresztą który bardzo schudł, pozdrawiam, forma jest sztos. Tak, ale tutaj nigdy do sędziów nie miałem problemu, oprócz tego właśnie wyjazdu, tak, w Kazachstanie.
bo tam rzeczywiście sędzia moim zdaniem no, dużo za wcześnie przerwał, ale to wiem, że to jest ich rola. Tutaj w Polsce, jak mam okazję porozmawiać z sędzią przed walką, to z reguły proszę, żeby za wcześnie po prostu nie przerywał, bo wolę przegrać, że tak powiem, po nie wiem, odpłynięciu, czy tam po przeciągniętej dźwigni, niż za wcześnie i mieć później pretensje albo do siebie, albo do sędziego. Także tutaj pozdrawiam i nigdy nie mam problemów do takich decyzji. Twardy górski charakter. No, nie wiem. Jak zwał, tak zwał. Łukasz, 8-6, twój bilans. Powiedz mi, jak to teraz będzie wyglądało, bo jak dalej? Czy są jakieś plany? Czy rozmawiałeś z włodarzami Spartan Fight? Jak to wyglądało? Rozmawiałem i tutaj bardzo jestem wdzięczny w ogóle za taką możliwość pokazania się, bo naprawdę raz, że blisko zakopanego Kraków, czyli cały czas Małopolska i super gala, moim zdaniem super organizacja, dali mi szansę, której no niestety nie wykorzystałem, ale to już jest moja w tym głowa, żeby teraz to odwrócić, jeżeli tylko będę oczywiście chciał, bo to tutaj też nie ode mnie tylko zależy. Naprawdę cieszę się i już tutaj dzwonili do mnie i ja też dzwoniłem do organizatorów, także jeżeli tylko mam ochotę, to mogę oczywiście zawalczyć jeszcze jeden albo więcej nawet razy, więc tutaj te 8-6, tak jak mówię, no bilanse tutaj moim zdaniem nie walczą. To tak jak kluby mają wygrane, przegrane mecze i tutaj nikt ich nie skreśla, tak? Na przykład jakiś klub przegrał 12, a wygrał 15 meczów, no, ale jest pierwszy w tabeli na przykład, tak? No też tak może być, no tak samo u nas. Też są zawodnicy, którzy mają przegrane walki, ale trafiają na ten rok, czy na ten wiek, albo na przykład na to doświadczenie, gdzie już tak naprawdę są nie do pokonania. I też tak może być w moim przypadku, ale nie wiem, ja tutaj muszę jeszcze ustalić wszystko z żoną, z dzieciakiem, który jeszcze nie mówi, ale jak zacznie, to pewnie przestanie mnie zachęcać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ja się nie wstydzę żadnej przegranej. Moim zdaniem przegrane powinno się liczyć walki, bo tutaj przegrana z takimi zawodnikami, z jakimi ja przegrałem, to też nie jest, nie wiem, no moim zdaniem żadna ujma, tym bardziej, że nigdy nie walczyłem w tej swojej kategorii, która powinna być moją kategorią, bo nigdy nie zbijałem, naturalnie zazwyczaj robię wagę. No właśnie, wagę. To też 77 się naturalnie powinien, tak. Znaczy biłeś się 84, a powinieneś... Tak, 70. No bo ważyłem zazwyczaj 82-83 kg, także tutaj nie zbijam prawie nic i to też naturalnie mi schodzi wszystko. No ale, no nic, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to nie mówię ostatniego słowa, ale zobaczymy. No. Ten rok jest jeszcze no niedługi, no bo 3 miesiące zostały, 4. Także może w tym roku już odpuszczę, ale zobaczymy, co będzie w przyszłym. Także wszystko jest otwarte. Koniec października, 21 gala UFC w Gdańsku, dzień później gala KSW w Dublinie. To powiedz, będziesz oglądał? Na pewno. Na pewno lubię oglądać wszystkie gale, tutaj nie ma w sumie znaczenia jaka gala, byle tylko dobre walki, dobrzy zawodnicy, to mnie bardzo cieszy. Chciałbym być na jednej z tych gal, może mi się uda osobiście. Zobaczmy. Widziałeś wczoraj Aslana i Karola Celińskiego, jak ładnie pograli na gali ACB71 w Moskwie? Niestety nie miałem tej możliwości, wiem, że wygrali, ale nie miałem możliwości oglądania, także jestem do tyłu z tym. Słuchaj, ja z mojej strony to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wywiad i chciałbym, żebyś od siebie na koniec coś dodał. No, dziękuję bardzo również za wywiad i chciałbym pozdrowić wszystkich tutaj górali, wszystkich z klubu, tak, Michała Górala, prawie, tak jak ja, dokładnie, ale urodzeni. Tak, urodzeni. No wiadomo, sponsorom, osobom, które mi pomagały przez całe te okresy przygotowawcze, także tutaj naprawdę mam mnóstwo osób do podziękowań, dlatego nie będę wymieniał, ale najważniejsze, czyli tutaj żona, dziecko młode, małe, no i tyle, no, trenerzy oczywiście i wszyscy z klubu i tyle, no, widzimy się na gali następnej, w jakiej roli zobaczymy. Dziękujemy i pozdrawiam. Dziękuję bardzo.